właśnie te przejście. Jak to się gra? Nie wiesz? To ja ci pokażę. Hello, cześć, Oskar Podolski z tej strony, witam Cię na moim kanale. Na tej lekcji nauczymy się, jak grać te przejście, które słyszałeś właśnie w tej piosence. Od razu na wstępie powiem, że jest to banalnie proste. Uwaga, patrz, prawa, lewa, stopa. I tak, tyle. Można też oczywiście lewa, prawa, stopa. Na tej lekcji skupimy się na graniu właśnie w formie prawa, lewa, stopa. Jest to kombinacja linearna, czyli żadne z tych uderzeń nie występuje razem. Nie ma czegoś takiego, że jest prawa ręka z prawą nogą, czy też lewa ręka z prawą nogą. Nie. Wszystko jest osobno. Czyli prawa, lewa, stopa. Patrz. Najczęściej jest to stosowane właśnie w formie takiego przejścia, aczkolwiek ta kombinacja uderzeń w zasadzie działa wszędzie, i w groove'ach, i w przejściach, i nawet w końcówkach. Gęsto, często pewnie słyszeliście, jak perkusista kończy właśnie koncert, czy nawet piosenkę jakąś, i robi szum na blachach, i oczywiście prócz tego słynnego padegdy, który robi na końcu, i to możecie dowiedzieć się, jak właśnie to słynne coś grać tutaj, jak klikniecie, ale to dokładnie ten młynek taki na końcu, jak robi, w pewnym momencie jakby zwalnia coraz bardziej. I potem właśnie uderza w blachy. To jest właśnie ta kombinacja grana. Cały bajer tej kombinacji tkwi w tym, że jest po prostu dobra orkiestracja. Może być jakakolwiek, wiadomo, ale najfajniej ten młynek właśnie brzmi, gdy jest grany pomiędzy właśnie werblem, tomami i stopą, nie? Bo na przykład grając to na blachach, no to wiadomo, że wtedy to jest jakby taka struktura brzmieniowa, że blachy są dość, wiesz, subtelne i wysokie, i stopa generalnie grana tutaj pomiędzy tymi uderzeniami, prawa, lewa, tyk, stopa. Słuchacz słyszałby tylko i wyłącznie tą stopę, a nie te właśnie inne bębny. Można to grać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest granie tego w formie trioli ósemkowej, na przykład w tempie 60 bpm i wtedy masz na każdy klik 3 uderzenia. I na każdy klik zawsze musi być prawa ręka, bo od prawej tak przyjęliśmy, że zaczynamy. Grasz to 4 razy i po 4 razach idealnie się wkłada, że masz czas na to, żeby wyciągnąć prawą rękę, uderzyć w crusha na raz i zagrać na przykład jakiś prosty groove pomiędzy. A całą tą właśnie figurę na początek polecam grać na werblu. Tak więc dokładnie tak jak tutaj. Potem oczywiście, jak zawsze, warto przenosić sobie te ręce. Taki najbardziej jakby oklepany, można powiedzieć, sposób, ale super w ogóle działający, jest danie lewej ręki na toma przed sobą, a tylko prawa przechodzi między werblem a flortomem, czyli pierwszą kombinację grasz werbel, tom pierwszy, stopa, drugą kombinację grasz flortom, tom pierwszy, stopa. I potem jakby z trzecią kombinację znowu zaczynasz od werbla. No i oczywiście to samo w tym samym tempie. Sposób drugi to jest granie tego w formie szesnastek. Dalej w tempie 60 bpm. Tyle, że teraz z racji tego, że na jeden klik, grając to 16, jakby
myśląc szesnastkowo, to na jeden klik przypadają 4 uderzenia, a ty masz pattern, który ma 3 uderzenia. Jakby 3 nuty po prostu. Tak więc trzeba będzie zagrać to odpowiednio tyle razy, żeby się to zmieściło, ale żeby jakby było to łatwe dla ciebie i też takie zrozumiałe na przykład dla kolegów z zespołu, z którymi będziesz grać, to polecam to zagrać właśnie 4 razy, czyli prawa, lewa, stopa, prawa, lewa, stopa, prawa, lewa, stopa, prawa, lewa, stopa. W tym momencie wypełnisz jakby 3 ćwierćnuty w takcie, czyli będziesz mieć raz i dwa i trzy i z głowy już, bo zagrasz właśnie, wypełnisz to tymi figurami. Natomiast na nasze 4, czyli czwartą ćwierćnutę, trzeba będzie uderzyć, nie wiem, werbel na przykład z crashem. Albo cokolwiek, ale w każdym razie na ten moment trzeba zrobić oddech i spokojnie też będziesz mieć czas na to, żeby tym razem na przykład uderzyć lewą ręką w crasha. To też jest czasami niespotykane lub nowe dla kogoś, na przykład praworęcznego, że grasz i wszystko co robisz, to nawet jeśli tego crasha masz tutaj, to ty tak czy tak uderzysz prawą ręką, zamiast zrobić tak. Pomyśl o tym. Przyjmujemy właśnie, że gramy to 4 razy i na nasze 4, na naszą czwartą ćwierćnutę właśnie gramy ten werbel z crashem w tempie 60 bpm. I teraz tak, piosenka, którą gram, jest w tempie 85. Zagram ci teraz na przykład w formie triolowej i w formie szesnastkowej, żebyś usłyszał kontekst po prostu, nie? Polecam ogólnie sobie poeksplorować ten temat i pograć, wiesz, prawa, lewa, stopa i przenosić prawą rękę wszędzie, a potem na przykład próbować przenosić, wiesz, lewą rękę. To bardzo fajnie w ogóle działa nawet w takich sytuacjach, że masz floor tom, hi-hat, stopa, tak, crossover, potem hi-hat, floor tom, stopa. Fajnie to w ogóle też wygląda. Ten młynek, te przejście było na przykład często stosowane przez takiego perkusistę jak John Bonham, czyli perkusistę zespołu Led Zeppelin. Czy nawet ja to osobiście widziałem u Dave'a Grohla w Nirwanie i pamiętam, że rozwaliło mi to głowę, bo nie umiałem w ogóle zakumać, co on tam gra. Wiecie, o co chodzi? Tak jak ty na przykład oglądając to, no teraz się dowiaduję, że to jest tak banalnie proste, tylko to grane właśnie w tempie szybkim, to jest miazga. Trzeba to ćwiczyć powoli, robić dobre powtórki i na bank, jeśli się pojawi coś takiego u ciebie, to jest zupełnie normalne. Sklejanie się prawej ręki z prawą nogą. Na pewno jest taki przedział, że jesteś w stanie to zrobić PT, no spoko, PT ten podolski gaz, wcale nie trzeba tak wolno. Ale jak przeskoczysz na przykład te 5 bpm szybciej, PT, to w pewnym momencie zaczyna się to sklejać, nie? Więc polecam jakby przejść tą drogę bardzo właśnie smooth, żeby mieć to dobrze opanowane, żeby nie musieć na przykład robić pauzy w piosence, że grasz i mówisz: chłopaki, ej, chłopaki, poczekajcie chwilę.
Dobra, możemy grać? Nie. Więc zobacz, nie? Ja na przykład mogę to zagrać na piersiach i stopą na dywanie. Albo na nogach. Mam nadzieję, że troszeczkę ci to rozjaśniło w ogóle ten temat. No i fajnie, nie? Zapraszam do subskrypcji, łapek w górę. Social media, graty w ogóle, na których gram, wszystko w opisie poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Powodzenia. Hej!